Dom wydawniczy Rebis przedstawia Bernard Minie Noc Przełożyła Monika szewc Osiecka Czyta Piotr Grabowski Dedykuje Laurze Munius. To także jej książka Dla Jo Czyj galop tak tętni w wichrze i ćmie. To ojciec z swym synem na koniu w cwał rwie. Johann Wolfgang Goethe Król Olch. Przełożyła Jadwiga Gamska łępicka Innym razem była jeszcze noc. If Bonfua, Rodzinny dom przełożył Adam Wodnicki. Preludium Patrzy na zegarek. Niedługo północ. Jedzie nocnym pociągiem. Nocne pociągi są jak uskoki w czasoprzestrzeni, światy równoległe. Życie, które nagle zostaje zawieszone, cisza, bezruch, zdrętwiałe ciała, drzemki, sny, pochrapywania. I ten miarowy tętent kół na szynach, prędkość, która unosi ciała, istnienia. Wraz z ich przed i ich po, ku skrywającemu się jeszcze pośród mroku, gdzie indziej. Bo kto wie, co się może zdarzyć między punktem A i punktem B? Drzewo przewrócone na tory, kłopotliwy pasażer, przysypiający maszynista. Takie myśli przychodzą jej do głowy, ale specjalnie nad nimi się nie zastanawia. To raczej z braku zajęcia niż z lęku. Od Gailo jest sama w wagonie, i na ile była w stanie to ocenić, nikt w tym czasie nie wsiadł do pociągu. A pociąg zatrzymuje się wszędzie: Asker, Drammen, Henefos, Gol, Ol. Perony niektórych stacji wkrótce znikną pod śniegiem i będzie je można rozpoznać tylko po jednym czy dwóch symbolicznych barakach, jak w Ustałse, gdzie wysiadła jedna osoba. W oddali. Widzi światła. Wyglądają śmiesznie pośród bezkresnych norweskich ciemności. Kilka samotnych domów, w których na całą noc pozostawiono zapalone lampy nad wejściem. Jest środa i wagon świeci pustkami. Zimą od czwartku do poniedziałku pociąg niemal pęka w szwach. Głównie ze sprawą młodzieży i azjatyckich turystów, ponieważ obsługuje ośrodki narciarskie. Latem Mająca 484 km linia Oslo-Bergen, ze 182 tunelami, wiaduktami, przebiegająca wśród jezior i fiordów, uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych tras kolejowych na świecie. Ale w środku skandynawskiej jesieni, w noc mroźną jak ta, w tygodniu, na pokładzie nie ma żywej duszy. Cisza, jaka panuje na całej długości przejścia między rzędami foteli, jest oczywiście odrobinę przytłaczająca, jakby pociąg opustoszał po jakimś sygnale alarmowym, którego ona nie usłyszała. Ziewa. Mimo koca i maski na oczy, udostępnionych przez przewoźnika, nie potrafi porządnie zasnąć. Zawsze, gdy przebywa poza domem, jest czujna. Tego wymaga jej zawód. A ten pusty pociąg bynajmniej nie pomaga się rozluźnić. Nasłuchuje. Nie dochodzą do niej żadne odgłosy. Nawet szmer poruszającego się ciała, popychanych drzwi czy przekładanego bagażu. Przesuwa wzrokiem po niezajętych fotelach, szarych ściankach, głównym przejściu i ciemnych oknach. Wzdycha i próbuje zamknąć oczy. W mroźnym krajobrazie czerwony pociąg, wyłaniający się z czarnego tunelu, przypomina język, który. Wysuwa się z ust. Łupkowa szarość nocy, matowa czerń tunelu, niebieskawa biel śniegu i odrobina ciemniejszy odcień lodu. I nagle ten intensywnie czerwony obiekt, jak strumień krwi podpływający do krawędzi peronu. Stacja Finse. 1222 metry nad poziomem morza. Najwyższy punkt trasy. Zabudowania dworcowe były oblepione śnieżno-lodową skorupą, a dachy okrywała biała pierzyna. Na peronie, który przypominał oświetlony żółtymi latarniami tor narciarstwa biegowego, czekała jakaś para oraz samotna kobieta. Kirsten odkleiła twarz od szyby i wszystko na zewnątrz z powrotem pogrążyło się w ciemności, z którą kontrastowało oświetlenie w wagonie. Usłyszała jęk drzwi. I w kącie swojego pola widzenia na końcu głównego przejścia zauważyła jakiś ruch. Kobieta około czterdziestki, jak ona? Kirsten wróciła do lektury. Zdołała się zdrzemnąć zaledwie godzinę, choć już cztery godziny temu wyjechała z Oslo. Wolałaby podróż samolotem albo wagonem sypialnym, ale przełożeni wręczyli jej bilet na zwykłe miejsce siedzące w nocnym pociągu. Cięcia budżetowe. Na ekranie jej tabletu widniały teraz notatki, które zrobiła podczas rozmowy telefonicznej. Ciało znalezione w kościele w Bergen. Maria Kirken. Kościół Najświętszej Maryi Panny. Kobieta zmasakrowana na ołtarzu pośród przedmiotów liturgicznych. Amen. Przepraszam. Podniosła wzrok. Obok niej stała kobieta, która przed chwilą wsiadła. Z bagażem w dłoni. Uśmiechała się. Nie będzie ci przeszkadzać, jeśli usiądę naprzeciwko? Nie będę ci zawracać głowy, ja tylko. Chodzi o to, że nocny pociąg jest pusty. Nie wiem, będę się czuła bezpieczniej. Owszem, przeszkadzało jej to. Bez przekonania odwzajemniła uśmiech. Nie, w porządku. Jedziesz do Bergen? E, tak, tak, do Bergen. Ty też? Jeszcze raz przeczytała notatki. Facet z Bergen nie był zbyt rozmowny przez telefon. Kasper Strand. Zastanawiała się, czy do śledztw podchodzi tak samo niedbale. Powiedział, że gdy zaczynało zmierzchać, bezdomny, który przechodził obok Maria Kirken, usłyszał dobiegające ze środka krzyki. Zamiast zajrzeć, uznał za rozsądniejsze, wziąć nogi za pas i niemal wpadł na przechodzący tamtędy patrol. Gliny zapytały, dlaczego tak szybko ucieka, a on opowiedział im o krzykach w kościele. Zdaniem Kaspra Stranda patrolujący mu nie uwierzyli. Z intonacji rozmówcy i pewnych aluzji wywnioskowała, że bezdomny był dobrze znany policji, ale było zimno i wilgotno, a oni potężnie się nudzili. Ostatecznie lepsza lodowata kościelna nawa niż ten wiatr i deszcz z otwartego morza tak właśnie wyraził się Kasper Strand poeta w policji skwitowała w duchu wahała się czy odtworzyć na tablecie nakręcony w kościele filmik który przesłał jej Strand naprzeciw siedziała ta kobieta Kirsten westchnęła miała nadzieję że sąsiadka utnie sobie drzemkę. Ale tamta wyglądała na wyjątkowo ożywioną. Kirsten rzuciła jej ukradkowe spojrzenie. Kobieta na nią patrzyła. Na jej ustach malował się uśmieszek. Kirsten nie wiedziała, czy jest przyjazny, czy kpiący. Miała zmrużone oczy. Przeniosła wzrok na ekran tabletu i zmarszczyła brwi, najwyraźniej usiłując odczytać, co tam jest napisane. Pracujesz w policji? Kirsten. Powstrzymała irytację. W rogu ekranu zauważyła znaczek przedstawiający lwa w koronie z podpisem Politie Podniosła na kobietę obojętne spojrzenie, a jej wąskie usta skrzywiły się w możliwie najbardziej powściągliwym, jednak nieopryskliwym uśmiechu. Na komisariacie w Oslo, Kirsten Nigard nie uchodziła za szczególnie ciepłą osobę. Tak. W jakim wydziale, jeśli to nie jest niedyskretne pytanie? Jest, pomyślała. Krypus. Ach, rozumiem, to znaczy. Nie, nie rozumiem. Ciekawy zawód, co? Można tak powiedzieć. I jedziesz do Bergen w sprawie. w sprawie? Kirsten postanowiła nie ułatwiać jej zadania. W sprawie. No wiesz, no w sprawie morderstwa, tak? Tak, odparła sucho. Kobieta chyba zrozumiała, że posunęła się zbyt daleko, ponieważ pokręciła głową, zaciskając wargi. Wybacz, właściwie nic mi do tego, wskazała na swój bagaż. Mam kawę w termosie, chcesz? Zgoda, odpowiedziała Kirsten po chwili wahania. To będzie długa noc. Mam na imię Helga. Kirsten. A więc mieszkasz sama i nikogo w tej chwili nie masz, tak? Kirsten rzuciła tamtej ostrożne spojrzenie. Powiedziała za dużo. Nieopatrznie pozwoliłaby kobieta wyciągnęła ją na zwierzenia. Ta cała Helga. Jest bardziej wścibska niż dziennikarka. Jako wywiadowczyni Kirsten wiedziała, że nawet w najzwyklejszych relacjach międzyludzkich słuchanie drugiego zawsze ma jakiś związek z szukaniem prawdy. Przemknęło jej przez myśl, że Helga świetnie nadawałaby się do prowadzenia przesłuchań. W pierwszej chwili się uśmiechnęła. Znała w Kripos śledczych, którzy mieli mniejszy talent do tej roboty, ale przestała się uśmiechać. Niedyskrecja Helgi zaczęła jej działać na nerwy. Wiesz, Helgo, chyba się trochę zdrzemnę. Jutro czeka mnie długi dzień, a raczej dzisiaj, poprawiła się, spojrzawszy na zegarek. Do Bergen już tylko niecałe dwie godziny. Muszę się przespać. Helga popatrzyła na nią z dziwną miną. Ech, oczywiście, jak chcesz, jej oschły ton zbił Kirsten z tropu. Ta kobieta miała w sobie coś, czego policjantka na początku nie zauważyła. Ale teraz było to widać jak na dłoni. Nie lubiła, gdy ktoś się jej sprzeciwiał, stawiał opór. Niska tolerancja na frustrację, wyraźna tendencja do wzburzenia, manichejska wizja świata, osobowość histrioniczna, wywnioskowała. Przypomniała sobie wykłady w szkole policyjnej na temat podejścia, jakie należy zastosować wobec poszczególnych typów osobowości. Zamknęła oczy z nadzieją, że w ten sposób przerwie dyskusję. Przykro mi, odezwała się nagle Helga, nie zważając na jej opuszczone powieki. Kirsten otworzyła oczy. Przykro mi, że ci przeszkodziłam, powtórzyła Helga. Usiądę gdzie indziej, prychnęła, uśmiechając się z wyższością i patrząc na policjantkę rozszerzonymi źrenicami. Ty chyba nie masz wielu przyjaciół. Słucham? Z takim paskudnym charakterem. To twoje odtrącanie ludzi, ta arogancja. Nic dziwnego, że jesteś sama. Kirsten zesztywniała. Już miała zaoponować, gdy Helga szybko wstała i chwyciła bagaż, który leżał pod fotelem. Przepraszam, że ci przeszkodziłam, rzuciła raz jeszcze ostrym tonem i odeszła. Świetnie, znajdź sobie inny cel, pomyślała Kirsten. Zasnęła, coś jej się śniło. Jakiś natarczywy, jadowity głos, który szeptał jej do ucha: Szmata, parszywa szmata. Przeszedł ją dreszcz i obudziła się. Zadrżała po raz drugi, gdy tuż obok ujrzała Helgę. Kobieta siedziała na sąsiednim fotelu. Pochylała głowę nad twarzą Kirsten i przyglądała jej się okiem naukowca, który obserwuje Amebę pod mikroskopem. A ty tu czego? Zapytała ostro. Czy Helga naprawdę to powiedziała? Szmata? To słowo rzeczywiście padło, czy Kirsten usłyszała je we śnie? Chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś poszła się pieprzyć. Kirsten poczuła, że ogarnia ją wściekłość. Wściekłość, czarna jak burzowa chmura. Coś ty powiedziała? O siódmej zero jeden pociąg wjechał na dworzec w Bergen. Dziesięć minut opóźnienia. Dla NSB, kolei norweskich, to tyle co nic, pomyślał Kaspar Strand, przestępując z nogi na nogę na peronie. Było ciemno, jak w nocy, i zważywszy na pogodę, miało tak pozostać aż do dziewiątej. Kobieta zeszła po stopniach wagonu. I czubkiem buta dotknęła twardego gruntu. Podniosła głowę i od razu go zauważyła wśród nielicznych osób, które o tej godzinie przyszły na dworzec. Glina? Wyczytał w spojrzeniu, które się na nim zatrzymało. Był świadom, co zobaczyła. Trochę mułowa tego policjanta, o łysej czaszce, niedogolonej brodzie i wyhodowanym na hansie brzuszysku, rozpychającym się pod niemodną skórzaną kurtką. Podszedł do niej. Starał się nie przyglądać zbytnio jej nogom. Był nieco zaskoczony jej strojem. Miała na sobie dość krótki, zimowy płaszcz z kapturem oprzytym futerkiem, nienaganną garsonkę, rajstopy w cielistym kolorze i kozaczki na obcasie. Może taka moda obowiązuje w policji w Oslo tej jesieni. Wyobraził sobie że w tym stroju mogłaby wychodzić z sali konferencyjnej hotelu Radisson Plaza, mieszczącego się w pobliżu dworca głównego, albo z budynku DNB Norbanku. Jakkolwiek by było, bez dwóch zdań, ładna. Szacował, że ma między 40 a 50 lat. Kirsten Nigard? Tak. Podała mu dłoń w rękawiczce, a on zawahał się, czy ją uścisnąć, gdyż była dziwnie miękka, jakby pozbawiona kości. Jak gdyby rękawiczkę wypełniało powietrze. Kasper Strand, policja w Bergen przedstawił się. Witaj. Dzień dobry. Podróż nie była zbyt długa? Owszem, była. Dałaś radę się przespać? No, właściwie to nie. Chodź za mną. Wyciągnął czerwoną łapę w kierunku uchwytu jej torby, ale Kirsten ruchem podbródka dała mu do zrozumienia, że nie trzeba. Woli ponieść sama. Na komendzie czeka na ciebie kawa. Są też chleb, wędliny, soki owocowe i brunost. A potem do ataku. Wolałabym najpierw zobaczyć miejsce zbrodni. To niedaleko, jeśli się nie mylę. Przechodzili właśnie pod dużym świetlikiem. Odwrócił się do niej, uniósł brew i podrapał się po sześciodniowym zaroście. Co? Tak od razu? Jeżeli nie masz nic przeciwko temu. Kasper próbował ukryć irytację, ale był słaby w udawaniu. Zobaczył, że Kirsten się uśmiecha. Uśmiechem bez serdeczności i adresowanym mnie do niego. Z pewnością uśmiechała się do własnych myśli, ponieważ właśnie potwierdziła się opinia, którą miała na jego temat od pierwszej chwili. Cholera. Wielki, podświetlany zegar, reklamujący Bergens didende, zasłaniało rusztowanie i ogromna plandeka. Ten najważniejszy dziennik zachodniej Norwegii na pewno zamieści na pierwszej stronie informacje o morderstwie w kościele. W holu skręcili w prawo, minęli fast food Deli de luka, i skierowali się w stronę sklepionego łukowato-wietrznego i wilgotnego wyjścia przed którym znajdował się postój taksji. Jak zwykle, mimo sześciorga klientów smaganych strugami zaczynającego deszczu, na horyzoncie nie było ani jednej taksówki. Zaparkował swojego Saba dziewięć trzy na bruku po drugiej stronie ulicy. Tutejsze ogródki i skromne zabudowania miały w sobie coś niezaprzeczalnie prowincjonalnego. W każdym razie tak musiała je postrzegać mieszkanka Oslo. Był głodny. Całą noc spędził na placu boju razem z resztą grupy dochodzeniowej okręgu Hordaland. Kiedy usiadła obok niego, jej ciemny płaszcz się rozchylił i w blasku sufitowej lampki Kasper ujrzał śliczne kolana. Jasne włosy pasażerki układały się na kołnierzu płaszcza w niesforne fale, poza tym jednak były gładkie, po lewej stronie głowy rozdzielone wyraźnym przedziałkiem bynajmniej nie była naturalną blondynką. Dostrzegł ciemną nasadę włosów i ciemne brwi, wydepilowane tak, by tworzyły węższą kreskę. Miała wręcz drażniąco niebieskie oczy, prosty, dość długi nos i wąskie, ale ładnie zarysowane wargi. Na czubku podbródka lekko z lewej strony pieprzyk. Wszystko w tej twarzy świadczyło o determinacji kobieta kontrolująca, spokojna, bezkompromisowa. Znał ją dopiero od dziesięciu minut, ale przyłapał się na myśli, że nie chciałby takiej partnerki. Nie był pewien, czy na dłuższą metę zniósłby jej charakter, ani czy potrafiłby ciągle odwracać wzrok od jej nóg Kirsten. Maria Kirken. Nawa była słabo oświetlona. Kirsten zdziwiła się, że w pobliżu miejsca zbrodni za pomarańczowo białym sznurem odgradzającym wejście do prezbiterium pozostawiono zapalone świece. Zapach ciepłego wosku drażnił jej nozdrza. Z kieszeni płaszcza wyjęła płaskie metalowe pudełko. W środku znajdowały się trzy skręcone wcześniej papierosy. Wetknęła sobie jednego w usta. Tutaj nie wolno palić odezwał się Kaspar Strand. Uśmiechnęła się do niego bez słowa i tanią zapalniczką przypaliła koniec cienkiego, nierównego wałeczka. Omiotła spojrzeniem nawę i zatrzymała wzrok na ołtarzu. Ciało już zabrano. Został tylko biały obrus, najpewniej służący jako nakrycie ołtarza. Wyobraziła sobie brązowe ślady i wielkie plamy wsiąkające w tkaninę, która po wyschnięciu stała się gruba i sztywna. Kirsten przestała chodzić na msze w dzieciństwie, ale pamiętała jak przez mgłę, że kapłan po wejściu do prezbiterium skłaniał się i całował ołtarz, i że po zakończeniu, zanim wyszedł z kościoła, powtarzał ten gest. Zamknęła oczy. Pomasowała pomieki. Przekleła w duchu kobietę z pociągu, zaciągnęła się papierosem i otworzyła oczy. Krew tryskająca z tętnicy nie dosięgła dużego krucyfiksu na górze. Ochlapała jednak matkę boską z dzieciątkiem i tabernakulum znajdujące się niżej. Kirsten zauważyła konstelację małych, czerwono brunatnych planek. I długich czarniawych smug na złoceniach i obojętnym obliczu Maryi, prawie trzy metry na taką odległość, trysnęła krew. Wikingowie, palący swoich zmarłych nocą na łodziach pogrzebowych, Loki, Bóg ognia i kłamstw, Jezus obok Odyna i Tora, chrześcijanie, którzy przemocą ewangelizowali pogan z północy, obcinając im dłonie i stopy wyłupiając oczy i okaleczając, dzikinscy książęta, nawróceni na chrześcijaństwo wyłącznie z przyczyn politycznych, koniec pewnej cywilizacji. O tym właśnie rozmyślała w ciszy kościoła. Miasto jeszcze spało, zalewane strugami deszczu. Podobnie jak port, przy którego na brzeżu naprzeciw drewnianych domów Bryggen sumował olbrzymi masowiec, najeżony antenami i żurawiami, Pomalowany na szaro, jak statki wojenne. Czy powinno się przywoływać ducha tego miejsca? Historia Maria Kirken sięga czasów znacznie odleglejszych niż dzieje zabudowań Oslo. W Bergen nie ma teatru narodowego, pałacu królewskiego, pokojowej nagrody Nobla ani parku Wigelanda. Początek XII wieku. Dzikość dawnych dziejów zawsze była tu obecna. Każdej oznace cywilizacji towarzyszy symbol barbarzyństwa. Każde światło zwycięża jakąś noc. Każde drzwi, przez które wchodzi się do zalanej światłem izby, kryją drzwi prowadzące do innego wnętrza, pogrążonego w ciemnościach. Miała dziesięć lat. Gdy razem z siostrą spędzała ferie zimowe u dziadka w miasteczku niedaleko Trondheim, mieścina nazywała się Hell. Uwielbiała dziadka. Był niesamowity. Opowiadał im śmieszne historie i lubił bracie obie naraz na kolana. Tamtego wieczoru poprosił ją, by zaniosła jedzenie Heimdalowi, owczarkowi niemieckiemu, który mieszkał w Stodole. Kiedy wyszła z dobrze ogrzanego domu w mroźną, grudniową noc, było tak straszliwie zimno, że krew ścinała się w żyłach. Ruszyła w kierunku stodoły. Jej ocieplane bodki skrzypiały na śniegu, a własny cień poprzedzał ją jak wielki motyl. Kiedy znalazła się w środku, było zupełnie ciemno i dziewczynka czuła się nieswojo. To był sadyzm ze strony dziadka, że wysłał ją tam w środku nocy. Heimdal powitał ją ujadając i rzucając się na łańcuchu. Z wdzięcznością przyjął jej pieszczoty, czule polizał Kirsten po twarzy. Dziewczynka przywarła do ciepłego pulsującego ciała, wtulając buzię w pachnące futro. Pomyślała, że to okrutne kazać mu spać poza domem w taką noc. A potem usłyszała poszczekiwanie tak ciche, że gdyby Heimdall na chwilę nie umilkł, nie zwróciłaby na nie uwagi. Dochodziło z zewnątrz. I zaczęła mieć porządnego stracha, ponieważ bujna, dziecięca wyobraźnia podsunęła jej myśl, że jakiś stwór udaje skomlenie, by wywabić ją na zewnątrz i się na nią rzucić. Wyszła jednak. Po lewej stronie, w kącie między stodołą a dobudówką, zauważyła połyskujące słabo w ciemności pręty klatki. Kirsten podeszła bliżej, z walącym sercem. W miarę jak piskliwe szczekanie, prawie skomlenie, stawało się głośniejsze, czuła narastający niepokój. Miała złe przeczucia. Przeszła kilka kroków po śniegu, i jej palce trafiły na pręty. Zajrzała do środka. W głębi pod betonową ścianą znajdował się jakiś kształt. Zmrużyła oczy, by lepiej widzieć. Młody pies ledwie starszy od szczeniaka. Kundelek o długim pyszczku, klapniętych uszach i krótkiej płowej sierści. Jego łeb prawie przylegał do ściany, ponieważ obroże przypięto do metalowego pierścienia w murze. Siedział na przysypanej śniegiem trawie i patrzył na nią. A jego ciałem wstrząsały gwałtowne dreszcze. Do dziś pamiętała godne, czułe spojrzenie pieska. Spojrzenie, które mówiło: Błagam, pomóż mi. Była to najsmutniejsza scena, na jaką kiedykolwiek przyszło jej patrzeć. Poczuła, jak jej młode, niewinne serce rozpada się na tysiąc jeden kawałków. Kundelek nie miał już siły szczekać. Z trudem wydawał z siebie słabe, rozdzierające piski, a jego oczy to się otwierały, to zamykały ze zmęczenia. Chwyciła lodowate pręty. Chciałaby otworzyć klatkę, rozbić ją i uciec z uwolnionym zwierzęciem w ramionach. Już teraz. Zataczając się, oszołomiona bólem i rozpaczą, dobiegła do domu i błagała dziadka. Ale okazał się nieprzejednany. Pierwszy raz nie uległ jej kaprysom. Powiedział, że ten pies to włóczęga, bezpański kundel i musi ponieść karę. Ukradł mięso. Miała świadomość, że jeśli nic nie zrobi, psiak umrze przed świtem. Pomyślała o jego cierpieniu, smutku i samotności i zaczęła płakać, krzyczeć, wydzierać się na oczach ogłupiałej i przestraszonej siostry, która także się rozpłakała. Babcia usiłowała ją uspokoić, ale gdy dziadek spojrzał na dziewczynkę surowym wzrokiem, ta w krótkim przebłysku ujrzała siebie na miejscu pieska, zamkniętą w klatce, w obroży przytwierdzonej do stalowego pierścienia w ścianie. Wsadź mnie do tej klatki! zawołała. Wsadź mnie razem z nim! Oszalałaś, biedne dziecko! podsumował twardo i bezlitośnie dziadek. Przypomniała sobie to zdarzenie. Gdy dowiedziała się, że norweski rząd. Powołał policję do spraw walki z przemocą wobec zwierząt pierwszą na świecie. Kiedy z siostrą i resztą rodziny odwiedziła dziadka w szpitalu krótko przed jego śmiercią, zaczekała, aż pozostali znajdą się trochę dalej od łóżka i zbliżyła się, by szepnąć mu coś do ucha. Gdy pochylała się nad starcem, widziała jego kochające spojrzenie: Ty, stary Łajdaku. Mam nadzieję, że pójdziesz do piekła, wyszeptała. Użyła angielskiego słowa hell, nazwy miasteczka, w którym mieszkał, ale była pewna, że dziadek zrozumiał. Spojrzała na ambonę, na stawę ołtarza, wielki krzyż powyżej i ścienne malowidła, i przypomniała sobie, że nawet Agnes Gondzia bojadził, bardziej znana jako matka Teresa. Przez większość swojego życia pogrążona była w głębokiej nocy wiary, że pisała o tunelu, o tym, że ma w sobie tak straszną ciemność, jak gdyby wszystko obumarło. Ilu wierzących żyje w ten sposób, w najgłębszej ciemności? Jak wielu idzie przez duchową pustynię, trzymając ten fakt w tajemnicy? Wszystko w porządku? zapytał Strand który stał obok. Tak, dotknęła wyświetlacza tabletu. Znowu pojawiły się na nim obrazy sfilmowane przez policję z Bergen. Ekce homo. Jeden. Kobieta spoczywająca na ołtarzu na wznak. Wygięta w pałąk, jakby rażona łukiem elektrycznym albo będąca u progu orgazmu. Dwa. Jej głowa zwisa z ołtarza, usta są szeroko otwarte, język wystawiony. Wygląda jakby w takiej odwróconej pozycji miała przyjąć hostię. Trzy. Na bladawym tle, które technik musiał sfilmować używając dużego zbliżenia na kamerze HD, widać, że twarz jest czerwona i obrzmiała. Prawie wszystkie kości twarzo-czaszki, nosowa, jarzmowe sitowa, kości górnej szczęki i żuchwy zostały połamane. Jest też głębokie, prostokątne zagłębienie na środku kości czołowej, przypominające wydrążoną rynienkę. Bez wątpienia powstałe w wyniku niezwykle silnego uderzenia, tępym, podłużnym przedmiotem, być może żelaznym prętem. Cztery. I wreszcie... Jej ubrania są częściowo podarte. Brakuje prawego buta, na prawej stopie biała wełniana skarpetka, brudna od spodu. Chłonęła każdy szczegół. Ta scena jest przepojona głęboką prawdą, pomyślała, prawdą na temat ludzkości. Dwieście tysięcy lat barbarzyństwa i nadziei na hipotetyczne niebo, w którym ludzie niby to mieliby być lepsi. Według pierwszych ustaleń kobieta została śmiertelnie uderzona. Najpierw żelaznym prętem, którym napastnik przedziurawił jej klatkę piersiową i czaszkę, a następnie monstrancją. Ostatni wniosek nasunął się techniką po znalezieniu na ołtarzu tego przewróconego i zakrwawionego przedmiotu, a zwłaszcza na podstawie osobliwego kształtu ran. Monstrancje otaczały promienie, na podobieństwo słońca. Pozostawiły one głębokie szramy na twarzy i dłoniach ofiary. Podcięcie gardła, z którego krew trysnęła w stronę tabernakulum, na chwilę przed ustaniem akcji serca musiało nastąpić potem. Skoncentrowała się.